Cześć ciekawcy! Przez długi czas prawie wszyscy myśleli, że prawdziwy konflikt w rodzinie królewskiej toczył się między Kate Middleton i Meghan Markle. Jednak wydaje się, że tak naprawdę wielka przepaść jest między braćmi, księciem Williamem i księciem Harrym. Niedługo ma ukazać się książka, z której wszyscy mamy dowiedzieć się o waśni pomiędzy synami księcia Karola i zmarłej księżnej Diany. Czy publikacja będzie zawierała informacje, których jeszcze nie wiemy o ich trudnej relacji? Co wydarzyło się między braćmi, że jak sami przyznali, podążają teraz innymi drogami? Zostańcie z nami do końca, by poznać wszystkie szczegóły ich sporu, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zatem tak, o napiętej sytuacji na dworze królewskim mogliście słyszeć od nas już wielokrotnie, bo na przestrzeni ostatnich miesięcy wydarzyło się naprawdę sporo rewolucji. Wiele mówiło się również o ochłodzeniu relacji pomiędzy Harrym i Williamem. Jednak czy ich konflikt jest jeszcze poważniejszy niż myślano? Cóż, cofnijmy się do początku plotek o nieporozumieniach wśród młodych członków rodziny królewskiej, a dokładniej do listopada 2018 roku. To właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze pogłoski o słabych relacjach pomiędzy Meghan i Kate. A po ogłoszeniu, że książę Harry i jego żona przeprowadzą się do Frogmore Cottage, uważano, że prawdziwym powodem zrezygnowania z zamieszkania blisko siebie było napięcie właśnie między życiowymi wybrankami braćmi. The Telegraph poinformował wtedy, że Kate Middleton płakała podczas przymiarki sukienki księżniczki Charlotte, gdy ta miała być druhenką na ślubie Meghan i Harry'ego. Powód był niejasny. Ludzie sugerowali, że mogła to być emocjonalna reakcja związana z faktem, że księżna była świeżo po porodzie małego Ludwika, ale niektórzy nie mogli przestać obwiniać za to Meghan. Zauważono nawet, że książę William i Kate oraz książę Harry i Meghan dość wcześnie opuścili przyjęcie z okazji 70. urodzin księcia Karola. Później okazało się, że to nie panie mają problem, ale przede wszystkim Harry i William. Królewska reporterka Katie Nicole ujawniła, że Harry po prostu czuł, że jego starszy brat względem Meghan nie przejawiał szczerej serdeczności i postanowił powiedzieć mu o swoich spostrzeżeniach. Pomiędzy nimi wywiązało się trochę kłótni, które rozwiązały się dopiero, gdy wkroczył ich ojciec, książę Karol, który miał prosić Williama, aby ten bardziej się postarał. To wtedy rodzina z Cambridge zaprosiła Sussexów do spędzenia z nimi świąt. I choć faktycznie spędzili razem święta Bożego Narodzenia, to nadal coś było nie tak. W sieci pojawił się materiał wideo, na którym widać było, jak Meghan próbowała powiedzieć coś do Williama, ale on był aż za bardzo skupiony na poprawianiu swojego szalika. Większość komentujących osób uważała, że książę ignorował Markle. Następnie, zaraz w lutym 2019 roku, ukazał się dokument The Kate vs. Meghan – Princesses at War. A w nim Katie Nicole opowiadała o tym, jak bardzo William był zaniepokojony faktem, że związek Harry'ego i Meghan ewoluował tak szybko w coś bardzo poważnego. Ponoć, udzielając mu brytyjskiej rady, powiedział, cytujemy, wydaje mi się, że to za szybko się zmienia, jesteś pewien? Oczywiście, jak można się domyślać, troska starszego brata tylko zirytowała Harry'ego, który jest szalenie zakochany i niezwykle opiekuńczy wobec Meghan. Słowa brata uznał jako krytykę i zinterpretował to tak, jakby William nie wspierał go w jego szczęściu i nie był przychylny temu związkowi ani małżeństwu. I tak od tego czasu sprawy nie układały się już dobrze. Według królewskiej biografki Lady Colleen Campbell osobą, która jest tu winna wszystkiego, to właśnie Meghan. Najwidoczniej całkowicie uwiodła zauroczonego Harry'ego, który jest pod jej wpływem. Dlatego książę znacznie się zmienił. W filmie dokumentalnym pojawił się cytat Emily Andrews, królewskiej korespondentki The Sun, mówiący, że Harry oszalał i rozzłoszczony powiedział do brata, cytujemy, próbujesz zniszczyć ten związek zanim jeszcze się zaczął. Następnie w marcu 2019 roku królewski filmowiec Nick Bolan powiedział, że spór nigdy nie toczył się między Meghan i Kate, ale między księciem Williamem i księciem Harrym. I chociaż książę Karol i królowa Elżbieta II bardzo się starali, aby wszyscy ponownie się zjednoczyli, nie udało im się to. I prawdopodobnie był to właśnie moment, w którym nieporozumienia pomiędzy synami Lady Di stały się publiczne i obiegły świat. Miesiąc później w kwietniu bracia uczestniczyli w nabożeństwie wielkanocnym, ale w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Harry na tego typu wydarzeniu był po raz pierwszy od wielu lat, w zasadzie od czasu, odkąd był dzieckiem. Magazyn People ujawnił, że widziano Harry'ego rozmawiającego ze swoim kuzynem i wymieniającego uprzejmości z Kate, ale nie zamienił on żadnego słowa z Williamem. Jednak już w maju wydawało się, że Harry postanowił wyciągnąć rękę na zgodę. Zaprosił brata i bratową do swojego i Meghan nowego miejsca zamieszkania, czyli Frogmore Cottage w Windsorze. Pili herbatę i rozmawiali przez około 30 minut, ale wówczas to ponoć Kate była tą, która namawiała Harry'ego, aby to zrobił, ponieważ zdawała sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby William i Harry się dogadali. I to nie tylko ze względu na ich prywatne sprawy, ale również zbiorowej odpowiedzialności wobec monarchii. Ale kiedy wydawało się, że wszystko idzie dobrze, w czerwcu 2019 roku Meghan i Harry ogłosili, że oficjalnie rozstali się ze wspólną organizacją charytatywną, którą dzielili z Kate i Williamem. W oficjalnym wpisie powiadomiono, że jeszcze w tym roku Królewska Fundacja stanie się główną organizacją charytatywną i filantropijną dla księcia i księżnej Cambridge.
a książę i księżna Sasek utworzą własną nową fundację charytatywną, korzystając z przejściowego wsparcia operacyjnego ze strony The Royal Foundation. Dodano, że obie pary nadal będą współpracować nad projektami w przyszłości, w tym nad programem zdrowia psychicznego fundacji Heads Together. W tym samym miesiącu królewska reporterka wyznała E! Entertainment, że w pewnym momencie William i Harry ze sobą nie rozmawiali. Jednak wspomniała również, że przyjście na świat Archiego, pierworodnego syna Harry'ego, pomogło poprawić braterskie relacje, a William był w niebo wzięty, że jego młodszy brat został tatą. Podzielili się nawet zdjęciem, na którym wspólnie pozują podczas chrztu Archiego. Ale to wzbudziło tylko kolejne spekulacje. Dlaczego? Bo według opinii innych coś nie tak było z twarzą Williama, a konkretniej mówiąc, wydawał się być niezadowolony. I możecie sobie wyobrazić, co się stało potem. Ludzie błyskawicznie zaczęli o tym rozmawiać, a Daily Mail zatrudnił nawet eksperta od języka ciała, który poddał analizie grymasy książęcej pary. Judy James komentowała najpierw zachowanie księżnej Kate. W jej opinii Middleton zmuszała się do uśmiechu i nie czuła się zbyt dobrze w tym towarzystwie. Ale największą uwagę skupił na sobie William, którego pozycja została nazwana przełączeniem się na tryb bramkarza nocnego klubu. Wszyscy na zdjęciu wyglądali na zrelaksowanych i szczęśliwych, z wyjątkiem dość formalnego Williama i jego samoobronnej pozie barierowej. Ale to nie był koniec historii. US Weekly opublikował również artykuł, w którym napisano, że książęca para Cambridge nie była zadowolona z decyzji Meghan i Harry'ego, by zachować prywatność chrztu. Według tego tekstu William twierdził również, że jego brat przesadza, chcąc utrzymać Archiego poza centrum uwagi. I kogo obwiniano za to wszystko? Oczywiście Meghan Markle. Ale wkrótce zdecydowali się oni odłożyć na bok swoje różnice i 31 sierpnia uczestniczyli w rocznicy śmierci swojej ukochanej mamy, dzieląc się razem wspomnieniami. I przez kilka krótkich miesięcy wydawało się, że sprawy pomiędzy nimi układają się dobrze. Aż do października 2019 roku. Harry oficjalnie wyznał wtedy, że nie jest w dobrych stosunkach z Williamem. W dokumencie dla ITV Harry and Meghan – An African Journey zostało powiedziane wiele, ale niepokój na dworze królewskim i trzęsienie ziemi wśród opinii publicznej wywołały dwie informacje. Pierwszą rzeczą było wyznanie Meghan, w którym m.in. opowiedziała o tym, jak bardzo starała się dopasować do rodziny królewskiej i przyjąć typowo brytyjską postawę, ale okazało się to dla niej niezwykle trudne. Wyznała wtedy również, że nie była przygotowana na tak wielkie zainteresowanie mediów oraz ich krytykę. Opowiedziała o presji, jaka na nią spadła oraz nieustannej kontroli publicznej. Podkreśliła, że nie żyje, a egzystuje. Kolejnym mocnym uderzeniem było przyznanie się Harry'ego do trudności w relacjach z bratem. Kiedy został zapytany o pogłoski mówiące o rozłamie z Williamem, wyznał, że nie wszystko zostało wymyślone przez tabloidy. Podsumował, że są z Williamem na innych ścieżkach, ale zawsze mogą na siebie liczyć, ponieważ są braćmi. I choć nie widują się tak często jak wcześniej, darzy on go szczerą miłością. Ale jak to rodzeństwo, mają lepsze i gorsze dni. Według US Weekly Kate nie była zadowolona z nieporozumień Williama i Harry'ego. Miała nadzieję, że bracia w końcu rozwiążą swoje problemy i staną się sobie bliscy, tak jak wcześniej. Phil Dampier, ekspert do spraw royalsów, powiedział, cytujemy: za kulisami Kate robi wszystko, co w jej mocy, by zebrać wszystkich razem i pomóc Meghan. Tak naprawdę nikt nie chce zawieść królowej, a Kate próbuje naprawić sprawy na osobności. Skontaktowała się z Meghan i rozmawiała z nią przez telefon, współczuje jej i wie, że Meghan walczy. Pomimo wysiłków Kate, relacje pomiędzy braćmi były słabe, a sytuacja pogorszyła się w ostatnie święta Bożego Narodzenia, gdy Meghan i Harry postanowili spędzić ten czas z mamą Markle, Dorią Ragland. I chociaż ogłosili, że decyzja ta była zgodna z precedensem ustanowionym wcześniej przez innych członków rodziny królewskiej i mieli poparcie jej królewskiej mości, ludzie w to nie uwierzyli. W zasadzie większość twierdziła, że powodem ich decyzji jest spór między Williamem i Harrym. Krążyły nawet plotki sugerujące, że kamień milowy w ich relacji to fakt, że William zostanie przyszłym królem. Jak widzicie, sprawy od dawna nie układały się dobrze, a sytuacja jeszcze się pogorszyła, gdy w styczniu 2020 roku Meghan i Harry ogłosili, że zamierzają wycofać się ze swoich królewskich obowiązków. Najwyraźniej William nie miał pojęcia o ich decyzji i był tak samo zaskoczony jak opinia publiczna. Chociaż szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę wszystko to, co działo się w życiu Harry'ego, można było domyślać się, że taka kolej rzeczy może mieć miejsce. Ale zapewne jego brat nie zdawał sobie sprawy z tego, że Harry odważy się wywrócić swoje życie o 180 stopni. Plotki głosiły, że William czuł się zawiedziony i że był to dla niego po prostu smutny moment, ponieważ kiedy byli młodsi, Harry zawsze najpierw szedł do niego po radę. I to jemu pierwszemu przekazywał ważne wiadomości. Aha, i to, że ogłosili swoją rezygnację tuż przed urodzinami Kate, także było dla prasy dodaniem oliwy do ognia. Oczywiście po tych rewolucyjnych dla brytyjskiej rodziny wydarzeniach sprawy wymknęły się całkowicie spod kontroli, więc rzecznicy księcia Williama i księcia Harry'ego wydali wspólne oświadczenie. A w nim mogliśmy przeczytać, że pomimo wyraźnych zaprzeczeń, jakoby coś złego się działo, w brytyjskiej gazecie pojawiła się kolejna fałszywa historia spekulująca na temat związku między księciem Sussex i księciem Cambridge.
Dla braci, którym tak bardzo zależy na kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym, używanie prowokującego języka powodującego szerzenie się plotek jest obraźliwe i potencjalnie szkodliwe. Po tym wszystkim media przestały głośno rozpisywać się o rozłamie między braćmi, aż do informacji związanych z wydaniem książki. Niedługo ma ukazać się publikacja biografa Roberta Lacey'a zatytułowana Battle of Brothers – William and Harry – The Friendship and the Feud, czyli po przetłumaczeniu Walka braci William i Harry – Przyjaźń i waśnie. Książka ma zająć się wieloma kwestiami, także tym, jak na relacje dwóch braci wpłynęły ich żony Kate Middleton i Meghan Markle. To również rzuci więcej światła na decyzję Harry'ego i Meghan o rezygnacji z królewskich obowiązków. O książce na razie mówi się niewiele, ale wiadomo, że ukaże się 20 października 2020 roku i wtedy na pewno będzie o niej głośno. My czekamy na więcej szczegółów dotyczących sporu między Harrym i Williamem. A wy? Co w ogóle myślicie o tym, co dzieje się między braćmi? Uważacie, że sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż to, co wie opinia publiczna? A może według was konflikt Williama i Harry'ego jest olbrzymiony? Czy waszym zdaniem Meghan Markle miała wpływ na konflikt między braćmi? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, jeśli podobał się wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!